Moi kochani, zapraszam Was na spotkanie chyba z najbardziej, albo jedną z najbardziej ukochanych osób w tym kraju. Sama się dziwiłam, za co go tak wszyscy kochają. No i wydaje się, że on jest osobą absolutnie idealną, ale kiedy poznałam Karola Krasę, absolutnie zrozumiałam, że jest to osoba do kochania. Osoba, która ma w sobie tyle pasji, tyle miłości i tyle sympatii do innych osób, że nie da się nie kochać ani jego programu, ani jego pysznego jedzenia. Dzień dobry, nazywam się Julia Izmałkowa. Jako psycholog i badacz społeczny nie tylko wierzę, ale wiem, że nie można być w pełni szczęśliwym, jeżeli się nie lubi swojej pracy. Dlatego zapraszam Was na cykl rozmów Kocham Poniedziałki z osobami, które kochają poniedziałki. Dotknąć rzeczy, która wcale nie jest super sexy w tym kraju. No, ale to jest, ale sexy jest to, że to nie jest sexy. Nie będę porównywał tego do seksistowskich porównań, ale myślę, że jak coś jest łatwe do zdobycia, to nie jest sexy. Tak, i dlatego pod tym względem tego Cię uważam za gwiazdę. Jesteś takim osiatyńskim wśród kucharzy. Bardzo dziękuję, tego mnie nauczono, ale jeszcze chyba dużo wody w Wiśle musi upłynąć, żeby to się tam zawierało w mojej w twojej definicji. Percepcji i definicji prawdziwej gwiazdy. To jest naprawdę... Fajnie by było, jakby ludzie spojrzeli na to później. O. Czy kiedy umrzesz? Może nawet nie, ale nie wiem, żeby tak... Bo, wiesz, czego ja się boję? Mhm. Że jak już ktoś Cię nazwie taką gwiazdą i Ci wbije do głowy, że już tak osiągnąłeś ten pułap, to że ja już nie mam co robić. Ja dlatego być może tak trochę ktoś odbierze to, że się kryguje, że jakaś taka fałszywa skromność czy coś, ale naprawdę nie chciałbym, żeby to było zdefiniowane już teraz, bo co dalej? Jesteś taki otulony dużą życzliwością. Problem polega na tym, że ja to robię zupełnie przypadkiem i robię zupełnie naturalnie. Być może to jest ta naturalność taka niestety wrodzona, a nie wyuczona. Krótko mówiąc, robota, którą uprawiam, jest najprzyjemniejszą pracą na świecie. Program, który robię, który daje mi dużą tą popularność, o której mówimy, to jest coś, co mi sprawia ogromną przyjemność, do czego się nie muszę przygotowywać z punktu widzenia, nie wiem, aktorskiego, kreacji. Wchodzę i robię to, co lubię. Lubię gotować, lubię jeść. A lubisz mówić? Lubię się dzielić tym, co czuję. A mówienie? No lubię mówić, no lubię ludzi przekonywać, że to jest fajne. Do swojej pracy, co? Bo właśnie o tym się zastanawiam, jak Ty definiujesz, co jest Twoją pasją? Bo jak ja próbowałam Ciebie tak, wiesz, zobaczyć, co Ty robisz, to jesteś... Aha, ciężko, co? No ciężko. Że jesteś szefem kuchni, jesteś takim showmanem, jesteś aktorem, jesteś propagatorem polskiej kuchni, jesteś odkrywcą, no bo odkrywasz różne rzeczy, o których wszyscy już dawno zapomnieli. Tego no właśnie, tak. Najlepsza rzecz. Jesteś ewangelistą takim. Ładne. Będę przytaczał, tak. No. I do tego piszesz jeszcze książki, więc ja chciałam wiedzieć, co dokładnie jest Twoją pasją? Radość stworzenia i radość z odkrywania. To rzeczywiście jest coś, co mnie w kuchni generalnie pociąga i co kryje za sobą mnóstwo działań, które wykonuję na różnych polach. Za każdym razem, jak coś robię, robię to po to, żeby niestety albo stety zadowolić jedną osobę, czyli samego siebie. Trochę własnego, taki też egoista jestem trochę, czyli staram, jak coś gotuję, to robię tak, żeby mnie to przede wszystkim zaskoczyło, żeby mi to sprawiło, żebym był z tego, krótko mówiąc, zadowolony. Nawet może nie dumny, ale że wow. Coś zrobiłem, co może nawet się nie spotkać z ogólno-mainstreamowym przyjęciem, ale wiem, że to ma jakiś sens dla mnie. A jak ma dla mnie, no to wierzę, że być może będzie miało tam dla kilku osób jeszcze. I ta radość tworzenia nowych rzeczy w kuchni, do której wszystkich namawiam, że to jest jeden z tych dwóch elementów, który sprawia, że uprawiam ten zawód tak długo i który mnie kompletnie nie nudzi, że możesz małymi ruchami, małymi elementami za każdym razem zrobić coś absolutnie unikalnego i coś swojego, czego się nie da zrobić chyba w innych zawodach. No, jeszcze malarz to może zrobić. Ale tutaj zmieniając jedną przyprawę, zmieniasz kompletnie czasami wizerunek dania. Wizerunek smakowy, może nie wizualny, ale smakowy, że później jesz i mówisz wow, to tego jeszcze nie było.
I ta radość tworzenia ciągnie ze sobą tą radość odkrywania, taką dziecięcą radość odkrywania, że no, dzieci się cieszą, jak coś widzą nowego. Ja się cieszę czasami jak dziecko, ale wielokrotnie się przy tym mylę. To nie jest tak, że to wszystko się udaje. Czy nie boisz się eksperymentować? No nie, no właśnie na tym to polega, że cały czas eksperymentujesz. Prawdopodobnie margines błędu, pomyłki w przypadku zawodowego kucharza jest dużo mniejszy niż osób, które tego zawodu nie uprawiają. Ale ciągle jest. Czyli... A zdarzyło ci się, że coś się taką na większą skalę nie udało? Nie, że tam jedno danie raz ci nie wyszło? Nie, no to ciągle są jakieś takie pomyłki pod tytułem to nie jest moje, wiesz, w programie, jak robimy program. Czasami coś robię, ale ja to mówię oficjalnie do kamery. Tam chłopaki czasami to wycinają, czasami to puszczają, ale próbuję czegoś, bo ja deklaruję jasną widzą też, że na przykład jak robię coś po raz pierwszy, to mówię im, że robię co raz pierwszy. Sam jestem ciekaw, jak to wyjdzie. I robię na żywca, próbuję, chociaż program jest montowany później, ale próbuję, mówię, dobra, to musimy jeszcze pójść w inną stronę, bo no może i komuś by to smakowało, ale ja tak nie jestem jakoś zadowolony z tego. I szukam tego, no mówię, taki kulinarny egoista, czyli idę w tę stronę, gdzie mi jest bliżej, gdzie mi smakuje. Zresztą też zawsze namawiam wszystkich szefów kuchni do tego, żeby byli takimi dyktatorami w kuchni. Że ta dyktatura pozytywna może istnieć w kuchni, ponieważ każdy kucharz ma prawo i obowiązek wydać danie wtedy, kiedy smakuje ono tylko jednej osobie i na 100% jednej osobie, czyli jemu samemu. W twojej filozofii, że powinna być dyktatura w kuchni, jest taka, że ty mówisz, jak czegoś nie chcę lub coś mi nie smakuje, to nie będę tego robić. Nie ma jak nie chcę, nie ma jak mi nie smakuje. Nie chcę, to już jest egoizm. Jeżeli ktoś chce, żeby... Ale egoistą. Tak, ale jeżeli... Trochę tak, tylko że egoistą w takim znaczeniu, że ja nie mogę zabronić gościowi zamówić czegoś w mojej restauracji, jeżeli nie a la minut, no jeżeli będzie chciał pierogi, a nie mam pierogów, no to mu nie dam, ale to nie może być tak, że ja mu nie dam czegoś, no nie wiem, jestem zdeklarowanym mięsożercą, ale przyjdzie wegetarianin, powiem nie, bo nie, no tak to nie, tylko że ja dyktuję warunki, czyli ja ci dam to mięso albo tą ciecierzycę, ale zrobioną tak, jak mi smakuje. Okay. No chyba, że definiujesz jakieś swoje alergie, no to wtedy nie ma też... To też ja się nie obrażę i powiem, że nie, bo nie. No bo co to znaczy? Czyli akceptujesz indywidualność w odrębie swoich no nie, pewnych granic, co jest dla ciebie. To jest wpisane w rzemiosło, które uprawiamy. To jest zawód usługowy. Dlatego robię te wszystkie rzeczy, bo ja naprawdę głęboko w to wierzę. I nawet to, że mnie dzisiaj tak mocno skatowałaś, bo mnie skatowała na początku, nie zmieni mojego podejścia do świata. Tak, żeby jasność, nie skatowałam... Okrasy. Nie skatowałam. Mieliśmy chciała obalić mój idealistyczny świat. Nie chciałam obalić, chciałam sprowadzić na ziemię, ale nie udało mi się. Tak. Jakie masz codzienne takie, masz jakieś codzienne, nie wiem, rytuały lub zwyczaje, jak swoją pracę organizujesz, jak swoje życie organizujesz? To zależy akurat, gdzie jadę, co robię. Codziennym rytuałem jest mój dom, codziennym rytuałem jest telefon do domu i to jest jak gdyby rytuał, który nawet nie chcę nazywać rytuałem, ale to jest tak jak budzisz się i otwierasz oczy, tak ja budzę się i wiem, że muszę zrobić pewne rzeczy, które mi dają energię. I to jest od pewnego czasu też bez skrygowania się, ale i dużo pewnie o tym nie musimy mówić, ale ta baza, która daje spokój, daje to poczucie spełnienia takiego się jako mąż, rodzic, facet, to jest dla mnie śmiertelnie poważna sprawa i ważna sprawa. Krótko mówiąc, moja żona, moje dziecko, moja mama, moje siostry, najbliższa rodzina, to są elementy, o które zawsze staram się dbać i rytuałem jest to, że z nimi mam kontakt non-stop. Cała reszta życia zawodowego oczywiście jest powleczona jakimiś zachowaniami, które są standardowe, ale to zależy, co robię. A planujesz? Z tym jest gorzej. Ramy planuję, ale to są naprawdę szerokie ramy. A później jak gdyby wkładam klocki w zależności od tego, jak się ten świat układa i co się wydarzy, ponieważ staram się podchodzić do tej rzeczywistości dosyć elastycznie, bo wiem, że ona może na różnych polach zaskakiwać. Planuję jak każdy swoją przyszłość, planuję jak każdy przyszłość swojego dziecka, planuję jakieś grube działania, duże projekty, które zamierzam w przyszłości zrobić. Planuję, bo ta praca wymaga planowania zakupów, menu, wprowadzania kolejnych elementów, ale to są znowu takie oczywiste rzeczy w pracy i w życiu. Ale ja na przykład już jak realizuję nasz program, to planuję sobie mniej więcej, co będę robił, a później to zmieniam.
A później to zmieniasz. Tak, bo spotkam jakąś osobę, która akurat sprawia, że mój plan... Ciągnie cię na ziemię i... Nie, nawet. Planowałem zawładnąć tą rozmową, ale się nie udaje, więc muszę się podporządkować. Och, już nie, naprawdę, nie kryguj się tak. Co takiego musi się stać w twoim życiu, żebyś ty uznał, że tak, jesteś gwiazdą? Jaki cel musisz osiągnąć? Wydaje mi się, że jak osiągnę... Że jak będę za 20 lat, za 30 lat, daj Boże, w tym samym miejscu, w którym dzisiaj jestem, jeżeli dalej ludzie będą mnie darzyli takim szacunkiem jak dzisiaj, jeżeli ktoś, dla kogoś za 20 lat będę wzorem dalej, jeżeli ktoś będzie mógł się mną inspirować moimi działaniami, to wtedy będę mógł powiedzieć, inaczej zaakceptować twój nawet punkt widzenia i ja się na to nie obrażam oczywiście, bo ja mam świadomość, jak gdyby jak większość z nas rozpatruje i charakteryzuje gwiazdę, to się nie mieści w moim słowniku i encyklopedycznym stwierdzeniu o gwieździe. Zdefiniuje mnie to pewnie wiek i doświadczenie, jeżeli za 20 lat ktoś będzie dalej, tak jak ty, chciał się ze mną spotkać i porozmawiać o ważnych rzeczach w kontekście kuchni, kultury, tradycji, jedzenia, światopoglądu, to ja wtedy będę mógł to wszystko zaakceptować. Cel jest taki, że jak w Nowym Jorku będziesz kupowany tak samo często jak Jimmy, no to znaczy, że Karol Okrasy jest już gwiazdą. No, pewnie to. Wtedy będę się na to zgadzał. Po co ty to wszystko robisz? No, żeby ten świat zmienić, żeby ten mainstream i te twoje badania wreszcie wyszły dobrze, tak jak ja chcę. Okej, jak większość naszych klientów chce, żebym się moimi badaniami dostosowała się tego, co oni nie, chcą. Nie, chciałbym naprawdę zmienić tę rzeczywistość, która się zmienia moim zdaniem. Co byś nie powiedziała, jakie badań byś nie wyników przedstawiła. Ciągle wierzę, że ten świat się cudownie zmienia, cudownie się zmienił, bardzo mocno. Ja patrzę też z punktu widzenia kucharza, jak młodego kucharza. Jak byś chciał, żeby on się zmienił? Na jaki świat? Chciałbym, żeby ludzie naprawdę zwracali uwagę na to, co jedzą, jak jedzą, gdzie jedzą, czym jedzą, jak to zostało podane, z czego zostało zrobione. Chciałbym, żeby ludzie w Polsce potrafili kuchnię polską scharakteryzować, opisać i chwalić się ją na całym świecie, jeżeli ktoś przyjdzie do nas z zagranicy. Ty jesteś bardzo misyjną osobą. W jaki sposób ty tak chcesz trochę zmienić psychologię ludzi, wiedząc, jak to się dzieje w kuchni? Więc wydaje mi się, że ja chcę... nie chcę burzyć ich świata, który oni znają i widzą, bo to wtedy będzie metoda rewolucji, że jak gdyby... Ja bardzo często mówię do ludzi na spotkaniach, że ja nie chcę, żebyście wyrezygnowali z tego swojego schabowego, z tej swojej mizerii, bigosu. Niech to będzie w waszym menu. Nawet tak jest co tydzień. Co to masz w mizerii? Nie, no ale że jak gdyby monotonia, okay. Prawda? Niech to zostanie. Ale żeby... I daję im alternatywę. Nie neguję tego, co mają, tylko pokazuję, że można też inaczej, licząc na to, że ktoś kiedyś zdecyduje się na to. Czy możesz mi opowiedzieć o swoich niedoskonałościach? Bo dla wszystkich jesteś doskonały, jak cię opisują, no mówię, przystojny, i młody, i sukces, i żona, i dziecko, no i restauracja. Młody już się nie zgadza, to co powiedziałaś. Dwa, że... nie, no jestem niedoskonały pewnie, bo to przeświadczenie takiej idealizacji wielu rzeczy, to nie jest super fajne. Ja mam tego świadomość, że to często nie jest rozumiane przez wiele osób. I ja się na tym łapię, że czasami aż za bardzo bujam w obłokach i chcę, żeby było super fajnie, bo czasami nie można i też to muszę zaakceptować, że to dążenie do doskonałości, taki model, który powoduje, że obciążasz siebie bardzo mocno tą perfekcją, to też nie jest super fajne, bo tak się nie zawsze da. Nie dasz wszystkiego poprowadzić tak, jak ty to widzisz. No perfekcjonizm jest taką trucizną, która może nas zjeść, jest, prawda? Jest mega trucizną, szczególnie jak przerzucasz to na innych, prawda? Czy to, o czym rozmawialiśmy, że masz troszeczkę problem z delegowaniem rzeczy? 100% tego się uczę przez całe życie i to jest jedno z największych wyzwań w mojej pracy tej zawodowej jako szefa kuchni, czyli nauczać się zarządzać zespołem, a nie tym zespołem rządzić. Bo to są dwie różne rzeczy. To są naprawdę potężne skazy na moim charakterze, których mam świadomość. I z którymi jak gdyby walczę. No Jezu, to nawet twoje wskazy wyglądają doskonale, wiesz? Muszę ci powiedzieć. Pogadaj z moją żoną. Jaki ty jesteś ze swoimi pracownikami i czy rzeczywiście szef musi taki być w kuchni? Wiesz co, no to jest też ten element, że ja nie uznaję drogi na skróty. Dla mnie nie może być czegoś takiego, że jak coś właśnie nie wierzę i staram się zagrać w chybił trafił. Nie ma gry w chybił trafił. Albo jestem czegoś pewien i robię to zgodnie ze sztuką, z kunsztem, z etyką, jaką mam wpojoną, albo jaka została mi narzucona przez szefa, czytaj przeze mnie, to robię. Nie może być tak, że może się uda. To w ogóle jest dyskwalifikacja.
I to jest ciężka praca dla zespołu. No ale krzyczysz? Staram się nie krzyczeć. Ale krzyczysz? Pewnie się zdarzyło, ale bardziej chyba na siebie i do góry, aniżeli na kogoś. Nigdy nie krzyknąłem i nie wymyślałem kogoś. Stłukłeś czyś talerz, że powiedziałeś, to absolutnie się nie nadaje, nie wnosimy tego. No talerz stłukłem, no ale to go rzuciłem na bok, ale nie w kogoś. To jest, ale to wiesz, bo to są emocje, które rzeczywiście, to jest ta presja, o której mówisz. Myślę, że każdy szef kuchni ci to powie. Oznakę, krzyczenie uznaję za oznakę słabości, absolutnie. Jeżeli ktoś zaczyna krzyczeć, to znaczy, że już jest naprawdę źle z tobą, bo nie potrafisz tego zrobić. To, że ktoś z mojego zespołu robi źle, przede wszystkim mam pretensje do siebie, że niewystarczająco go albo wyszkoliłem, albo nie daj Boże zrekrutowałem. To nie jest jego wina. Chyba, że robi to trzeci raz z rzędu po moich prośbach i moim szkoleniu, ale to jest wtedy też moja wina, że to jest błąd w rekrutacji. No pomyliłem się, po prostu nie jesteśmy dla siebie stworzeni. Łukasz, bo jak będziesz z nim rozmawiał, on ci od razu powie, że potrafię idealnie, jak on to nazywa, takie słowo twórstwo, orać psycho. Czyli, orać psycho. Czyli ja nie muszę krzyczeć na kogoś, żeby dać mu do zrozumienia, że jest między nami źle i że... O Boże, stosujesz najgorszą metodę. Milczysz lub patrzysz. Mhm. Och, to jesteś psycho, co? No to tak. Wykańczy człowieka. Wolę tak niż krzyczeć. Jak sobie radzisz z presją? Bo to jest, masz taki zawód, że tam presja jest maksymalna. Sport. Sport. Maksymalne wyżycie się fizyczne. Wydaje mi się, że to jest jeden z tych sposobów, który robię najczęściej, czyli zamykam się sam ze sobą, wsiadam na rower, zamykam głowę, wyjeżdżam z domu i tę głowę i otwieram te wszystkie klapki w trakcie jazdy, biegania, chodzenia, pływania, czegokolwiek, co pozwala mi wyrzucić się maksymalnie dużo. Dla tych wszystkich, którzy nigdy nie mają czasu, Okrasa robi to codziennie. Staram się. Co najmniej godzinę. Co najmniej. Więc teraz wszyscy... Ale dlatego jem, nie odmawiam sobie niczego. Kochasz swoją pracę i to mnie w tobie fascynuje. Ale właśnie fajne jest to, że wydaje mi się, że ja kocham ją naprawdę tak bezgranicznie i niezależnie od tego, jak ona jest ciężka, niezależnie od tego, ile niepowodzeń. Wiesz, ja często też zamykam się sam ze sobą, ze swoimi problemami. Też mam czasami kolację, która powoduje, że jestem na granicy, czuję to. Wariactwa, że czuję, że to może być ten moment, kiedy stracę kontrolę nad sobą. Mhm. Wydaje mi się, że każdy ma takie momenty w swoim życiu. I wtedy pokazujesz tak naprawdę, czy jesteś dojrzały do pełnienia tej funkcji, do bycia w tym momencie i do wypowiadania pewnych słów. Jeżeli się zmierzysz z tym problemem i wtedy pokażesz, że jesteś. Wielokrotnie, wiesz, też po prostu musisz coś wykrzyczeć, że sobie nie radzisz. I ja mam to samo. To nie jest tak, że jest super idealnie i fajnie. Żebyśmy tutaj nie kreowali jakiegoś... Nie, no ja rozumiem, że zawsze należy spojrzeć też King Kongowi w oczy i uznać, że jakiś problem jest i jak można sobie z nim poradzić, prawda? Problem, przyznać się do błędu i że te błędy popełniasz. I to tak samo jak inni. Ja to robię dosyć często. Przyznaję się do błędów. A najpierw je popełniam, a później się przyznaję. Taką mam zasadę. Nie lubię się przyznawać przed popełnieniem. Zaraz popełnię ten błąd, więc uważajcie, tak? Nakrzyczę na Cię, później przeproszę. Co trzeba zrobić? Bo a to by było dobre. Uprzedzam Cię, więc nie mów, że Cię nie uprzedzałam. Zaraz to zrobię, ale później przeproszę. A to jest bardzo dobry sposób na to, żeby nakrzyczeć na pracownika. Że go lojalnie wcześniej uprzedzisz. Tak wcale nie myślę, Karol. Przepraszam Cię bardzo, nakrzyczę na Ciebie, bo zrobiłeś błąd. I lojalnie Cię uprzedzam. I wtedy... Zwolnię Cię, ale żeby nie było, tak? Uprzedzałam Cię. Dla mnie wartością niewątpliwie, która definiuje mój sukces, jest to, że wokół mnie, niezależnie od tego, czy to jest program, eventy, komercyjna działalność, a przede wszystkim restauracja tutaj, są ci sami ludzie, którzy byli ze mną 7 lat temu, 8, 10, albo kiedy jeszcze nie byłem w ogóle w telewizji, mam tych samych przyjaciół, których miałem wcześniej. Gdzie jest granica między życiem prywatnym a zawodowym? Na kontakcie wzrokowym. Jeżeli masz kontakt wzrokowy z rodziną, to się powinna kończyć praca. Okej, ale czyli jesteś blisko. Nie zawsze ci się to udaje. Bo popełniam błędy jak wszyscy. Ale trochę praca jest taka zmiksowana z tobą, więc... Nie da się tego uniknąć i to jest pewnie najtrudniejsza rzecz, jaka jest przede mną ciągle, żeby to wszystko tak poukładać, żeby to funkcjonowało. Musisz mieć świadomość, że tego, co ja dzisiaj uprawiam i w miejscu, w którym jestem,
to ciągle mnie wszystko zaskakuje i tego ciągle się wszystkiego uczę, każdego dnia. Każdy nowy projekt to jest projekt, w którym nie brałem wcześniej udziału i który ciężko odnieść jest. No dzisiaj już może troszkę łatwiej, bo już jak gdyby te media i ten świat się na tyle zmienił, że masz dostęp do tych informacji. Ale to wszystko jest takie dziewicze i za każdym razem jak coś robisz, to tak jakbyś wziął ślub, jakby ci się dziecko urodziło, no i choćbyś nie wiem ile książek przeczytał, ja to mówię z pełną odpowiedzialnością, to jak się pojawia dziecko, to i tak to nie ma znaczenia, bo to jest dla ciebie tak nowe i tak świeże i tak fantastyczne, że ty chcesz to układać po swojemu. I największa trudność moja jest taka pewnie, żeby to wszystko poukładać, żeby to funkcjonowało zgodnie z kanonami, nie wiem, żeby to było dobre. Kochasz poniedziałki? Tak, bo to jest koniec weekendu, można się zabrać wreszcie do pracy. Ale generalnie inspirujesz się innymi, czy raczej nie? Kulinarnie? Tak. Tak, tak. Inspiruję się wszystkimi paniami z kół gospodyń wiejskich. Boże, nie. To jest niezwykłe. To jest naprawdę bardzo przyjemna rzecz. Inspiruję się wszystkim tym, co zobaczę. Inspiruję się opisami kolegów. Obserwuję świat. Lubię go obserwować i lubię go podpatrywać, bo chyba na tym to polega. A lubisz dawać rady? Przepraszam cię. Swojej córce. Tak, to ona... wiesz co, ale ona cię pewnie nie słucha. Słucha. Słucha, słucha. Tak, jest bardzo karna, jest bardzo grzeczna. 10. Lenko, poczekaj jeszcze kilka lat. Poczekaj jeszcze kilka lat, zobaczymy, co z Lenką będzie. Wiesz co, lubię dawać rady, nie ukrywam tego, to są te wszystkie spotkania w szkołach, w szkołach gastronomicznych, z młodzieżą, z dzieciakami, czasami z dorosłymi, ale to są rady oparte niestety na podstawie tylko własnych doświadczeń, czyli ja mogę dawać rady takie, które się sprawdziły u mnie tak. I zawsze to wszystkim tłumaczę, że to nie jest tak, że muszą się sprawdzić u innych. Więc my zidentyfikowaliśmy w badaniach, dlaczego ludzie nie kochają poniedziałków, ponieważ z punktu widzenia psychologii nie jesteś w stanie osiągnąć pełni szczęścia, jeżeli nie masz, nie osiągnąłeś samorealizacji. Mhm. To jest taki najwyższy stopień szczęścia, więc to jest dosyć ważne, żeby kochać poniedziałki. Natomiast jak pokazują badania, nie tylko moje, niestety międzynarodowe, ponad 3/4 ludzi nie lubi swojej pracy. I próbowaliśmy znaleźć takie różne powody, dla których ludzie nie lubią swojej pracy. Ja znalazłam kilka cytatów z internetu. Marysia mówi tak. Jak tu w pracy? Jestem od rana do wieczora. 3 dni, czasem nawet w sobotę. Ale zdarza się, że raptem mi zostanie 2-3 dni i tylko tyle mam na odpoczynek. W piątek jeszcze muszę jechać do innego miasta pracować. W ogóle nie mam więcej czasu niż 1, co najwyżej 2 dni na odpoczynek w ciągu tygodnia. Są dwie rady. Albo Marysia zmieni pracę, to taki cytat z filmu, nie? Marysia mnie rozumie. Marysia musi słuchać teraz. Marysia może zmienić pracę. Tak. Albo druga prozaiczna już rada, którą mi dał kolega, jak startowałem w jednym z wyścigów kolarskich amatorskich. I jak mi powiedział, że będzie bardzo ciężko i mówi, słuchaj stary, będzie ci ciężko. Mówi, nawet nie wiesz, jak ci będzie ciężko. Naprawdę będziesz miał kryzys duży, ale to wtedy pomyśl sobie, że innym jest tak samo ciężko jak tobie, albo jeszcze ciężej. I trochę w pracy tak jest. Ja sobie to bardzo często sobie powtarzam, że jak już nie mam siły, bo ja też czasami nie mam siły, nie chce mi się wstać, bo mi się też czasami nie chce wstać i fizycznie po prostu jestem wypompowany, to sobie tak myślę, że daj Boże każdemu takie problemy jak ja mam. Bo ludzie mają naprawdę mnóstwo innych problemów i mają jeszcze ciężej niż ja, że to jest dużym nadużyciem. Ja mogę sobie na to ponarzekać, ale myślę, że to nie jest przyczyna do tego, żeby to było twoim wyznacznikiem kolejnego fajnego dnia. Tak ja to sobie tłumaczę, więc taka rada, jakby ktoś chciał skorzystać, żeby tak to sobie tłumaczyć. Jest kilka innych problemów, z którymi ludzie się zmagają, aniżeli wstanie rano po raz 5 czy 6. A nie wiem, ile Marysia ma lat, ale zawsze powtarzam młodym ludziom, że 10 lat inwestycji po zakończeniu szkoły to takie minimum, żeby w życiu osiągnąć sukces i móc ten sukces, czyli umowne kupony, malutkimi kroczkami odcinać. Bardzo ci dziękuję. A tak patetycznie zabrzmiało, nie? Nie, ja uważam, że to jest bardzo życiowo właśnie, że wreszcie nie jesteś fruwającym ptakiem, wiesz? Więc uważam, że to zabrzmiało tak, jak miała zabrzmieć, wiesz? Także można to zrealizować. Można. No więc nie wiem, czy wszyscy już są zakochani w Karole Okrasie. Ja po tym naszej rozmowie jestem zakochana bardzo. Twój etos pracy jest dla mnie porywający, więc ciekawa jestem, czy teraz oglądalność twoich programów i wizyta w tej pięknej restauracji będzie jeszcze większa.
I mam jeszcze jedną dobrą radę. Trzeba uważać na takich ludzi jak ja. Mówię to z pełną odpowiedzialnością, ponieważ to jest zaraźliwe. Bardzo duża część mojego zespołu tym etosem pracy jest zarażona. Przywołam tylko Łukasza, który jest tutaj szefem kuchni w mojej restauracji. Moim kolegą, przyjacielem, z którym pracuję bardzo długo. Z nim jakbyście pogadali, ile się pracuje. Ja kocham ludzi, którzy mają etos pracy, bo uważam, że dzięki pracy wyzwala się w nas to, co najlepsze i ty jesteś doskonałym na to dowodem. Tak, i praca bardzo fajnie motywuje do działania, naprawdę, bo to powoduje, że człowiek nie wpada w rutynę, człowiek się nakręca i pomimo tego, że jest ciężko, to ta praca definiuje jego chęć, potrzeby odkrywania i doświadczania. O. I tym Klamerka. Optymistycznym akcentem chciałam ci strasznie podziękować za to, że... Będzie drugi odcinek? A chciałbyś? Tak. Ale z tobą zawsze jestem gotowa, wiesz, porozmawiać to bardziej, że... Musisz być psychologiem, nie wiem, czy ci mówiłem. Nie, taki żarcik. Moi kochani, nie wiem jak wy, ale jestem absolutnie w Karolu zakochana po tej rozmowie, a jeszcze nawet mnie nie nakarmił. Ciekawa jestem wasze opinie na temat tego, co on powiedział, że należy bezwarunkowo kochać swoją pracę, robić swoje i nie zwracać uwagi na opinie innych. Proszę, podzielcie się tym, co wy na ten temat myślicie w komentarzach.